Cześć! Moi drodzy, jeżeli macie ochotę zwiedzić Londyn, wybieracie się na wakacje, wybieracie się do rodziny, to świetnie trafiliście. Zapraszam Was dzisiaj na filmik na top miejsc, które warto zobaczyć w Londynie. Jeżeli chcecie coś pozwiedzać, jeżeli chcecie zrobić jakieś zdjęcia, są to miejsca po prostu must see. Także zostańcie ze mną i oczywiście zapraszam do oglądania tego filmiku. In the playground, making a sweet sound, living with no one to please. A fish in the ocean, river in motion, they're living wild and free. You've got one life, so go live it. Game's on, so go win it. Breaking your doubts on the way. You've got something to believe in, but time waits for no feeling. Wcześniej zapraszam Was na kolejny odcinek Pauli w Londynie. Wszystkich widzów, którzy czekali na ten filmik, gorąco przepraszam. Z lekkim poślizgiem jestem, pojawiam się, nie zapomniałam. Seria Pauli w Londynie na pewno będzie, ponieważ mam do zrealizowania dużo, dużo fajnych materiałów, więc przybywam z najciekawszymi miejscami, które oczywiście warto zobaczyć w Londynie, będąc nawet na weekend. Mam nadzieję, że ten filmik Wam troszeczkę pomoże, bo wiem, że dużo z Was do Londynu chce się wybrać właśnie na wakacje bądź do rodziny. Także zaczynamy. Wszystko mam spisane sobie tutaj w zeszyciku, więc będę zerkała, żeby się po prostu nie pomylić i żeby o wszystkim Wam powiedzieć. Pierwsze miejsce, które koniecznie musicie zobaczyć, jest to oczywiście Pałac Buckingham, czyli rezydencja naszej królowej, królowej Elżbiety. Tam znajdziemy przepiękne miejsca do spacerów, a także wiele, wiele wspaniałych zabytków. No i grzechem w tym miejscu byłoby nie zobaczyć wspaniałego ogrodu, jaki się tam znajduje. Kolejne miejsce, tak szybciutko, jest to Tower of London, czyli jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych, przynajmniej dla mnie, i była kiedyś zamieszkiwana przez setki władców. Także bardzo ciekawe miejsce, dużo fantastycznych zdjęć, no i to jest miejsce, które także trzeba koniecznie zobaczyć. Następne miejsce, także szybciutko, to Brytyjskie Muzeum. Jest to jedno z najciekawszych muzeum na świecie i uwaga, uwaga, rocznie to muzeum odwiedza około 6 milionów ludzi, także wow. Warto tutaj też dodać, że w Londynie, w Anglii muzea są bezpłatne, także dla wszystkich fanów zwiedzania i ludzi, którzy lubią spacerować, oglądać muzeum, to jest naprawdę fajna atrakcja i fajna frajda. Kolejne miejsce to jest opactwo Westminster, czyli najpiękniejsza angielska świątynia. Warto zobaczyć. I przechodzimy dalej. Dalej, moi drodzy, jest to Westminster, czyli Pałac Westminsterski, miejsce posiedzenia parlamentu w Wielkiej Brytanii, w UK. To miejsce można zwiedzać tylko i wyłącznie latem, kiedy parlament po prostu ma przerwę, kiedy jest puste i nikogo tam nie ma. Dlatego macie jeszcze czas, koniecznie odwiedźcie parlament westminsterski. Kolejne miejsce to National Gallery, czyli przepiękna galeria, która znajduje się na największym placu w Londynie, czyli Trafalgar Square. Następne miejsce jest to Tate Modern, czyli najlepsze muzeum sztuki nowoczesnej. Byliśmy tam ostatnio z Krzysztofem i powiem Wam wow, wielkie wow. Jeżeli jesteście fanami sztuki nowoczesnej, to koniecznie tam zajrzyjcie, bo jest to najwspanialsze i największe muzeum na świecie właśnie ze sztuką nowoczesną. Kolejne miejsce, o którym warto powiedzieć, to jest oczywiście katedra St. Paul Cathedral, która jest to najpiękniejsza, największa katedra anglikańska, chyba tak, największa katedra anglikańska, przepiękna kopuła, warto ją zobaczyć, znajduje się w samym centrum Londynu, więc oczywiście wszystko w wielkim zbiorze i po drodze. Kolejne miejsce, o którym muszę tutaj wspomnieć, jest to London Eye, czyli londyńskie oko, które znajduje się niedaleko właśnie Tamizy i niedaleko Westminster. I moi drodzy, obrót takiego koła trwa około 40 minut, natomiast ma to 135 metrów wysokości, także
wielkie wow. No jeżeli chcecie zobaczyć, są tam duże kolejki, więc wypadałoby wykupić bilety troszeczkę wcześniej. Byście się na mnie pogniewali, jakbym nie wspomniała o londyńskim Big Benie. Jest to miejsce, które każdy musi zobaczyć, będąc w Londynie. No i fantastyczne, musicie koniecznie zobaczyć Big Bena, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Dobra, kolejne miejsce, o którym jeszcze chciałabym wam powiedzieć, to jest London Bridge. Na London Bridge także warto się udać. Wspaniały most, wspaniałe widoki na Tamizę, dużo fajnych knajpek i restauracji, dlatego koniecznie odwiedźcie London Bridge. Następne takie miejsce to jest Harrods. Przepiękny sklep, fajne marki, luksusowe. Także jeżeli nie widzieliście Harrodsa, to koniecznie musicie go zobaczyć. Kolejne miejsce to jest oczywiście Madame Tussauds, czyli największe muzeum figur woskowych. To jest po prostu czad. Zawsze jak jacyś znajomi do nas przychodzą, to musimy tam pójść. No i wszyscy są zachwyceni. Także Madame Tussauds, figury woskowe, polecam bardzo gorąco, godne zobaczenia. Tak jak już wspomniałam wcześniej, oczywiście Trafalgar Square, czyli największy plac w centrum Londynu. Bardzo przyjemnie, cudowne fontanny i przepiękne wielkie lwy, z którymi każdy robi sobie zdjęcia. Kolejne miejsce jest to największy park w Londynie, czyli Hyde Park. Także wspaniałe miejsce do robienia pikników, przepiękna zielona trawa, świetne oczko wodne, w którym oczywiście można sobie wynająć rowery wodne i popływać. Bardzo fajne atrakcje, lubimy tam spędzać czas. Wspaniała restauracja na wodzie, pyszna kawa, także to jest takie miejsce niedzielne, gdzie ludzie, Brytyjczycy bardzo lubią wypoczywać. Nie wiem, czy mówiłam jeszcze o największej ulicy i ulicy takiej zakupowej, czyli Oxford Street. Polecam bardzo gorąco. Wspaniałe sklepy, musicie zobaczyć. Dużo znanych ludzi można tam spotkać. Ja osobiście tej ulicy nie lubię, ponieważ nie przepadam za tłokiem. Jest tam, jak dla mnie, po prostu za dużo ludzi. Wszyscy gdzieś biegną, stukają się torebkami, rękami, łokciami. Dlatego ja zbytnio za Oxford Street nie przepadam. Na wieczór polecam wam oczywiście Leicester Square. Fajne miejsce, dużo fajnych restauracji, dużo fajnych knajp, a przede wszystkim wspaniałe kino, czyli Odeon. I raz na jakiś czas, będąc tam, możecie zobaczyć gwiazdy i premiery filmowe i oczywiście czerwony dywan. Kolejne takie miejsce to Piccadilly Circus, czyli po prostu wspaniałe miejsce spotkań Brytyjczyków, dużo fajnych klubów, piękny neon, miejsce, które oczywiście koniecznie musicie zobaczyć. I chyba powiedziałam już wszystko. Takie szybkie streszczenie najciekawszych miejsc, takich must-see, które musicie koniecznie zobaczyć, będąc w Londynie. Myślę, że są takie pierwsze i najważniejsze miejsca i wstyd byłoby się przyznać, jeżeli bylibyście w Londynie i po prostu tych miejsc nie zobaczyli. Także to na tyle, moi drodzy. Wszystkie miejsca oczywiście wypiszę wam po kolei na dole. O wszystkim, o czym mówiłam, wypiszę wam na dole, żebyście mogli po prostu zerknąć sobie i przeczytać i spisać sobie na przykład na kartkę przed wyjazdem, żebyście po prostu wiedzieli, co chcecie zobaczyć, co chcecie odwiedzić, żebyście mogli sobie po prostu wygooglować, zobaczyć zdjęcia. Także wszystko oczywiście będzie na dole. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę miłego dnia, miłego wieczoru. No i oczywiście, moi drodzy, wy koniecznie napiszcie mi, jakie są jeszcze ciekawe miejsca, ponieważ tak jak już mówiłam wcześniej, nie da się wszystkiego zobaczyć. Może ja jeszcze czegoś nie widziałam, niedługo przyjeżdżają do nas znajomi, więc z miłą chęcią, jeżeli wiecie o jakichś fajnych, ciekawych miejscach, o których ja nie wspomniałam, to oczywiście napiszcie mi na dole. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na mojego fanpage'a, na mój Instagram i Twittera. Linki oczywiście znajdziecie na dole. Przesyłam buziaczki, pa pa!